Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na niewielki haul, w którym chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, które kupiłam z myślą o moim kosmetycznym kąciku, zwanym przeze mnie kosmetycznym buduarem. W większości rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, są to rzeczy kupione w komisie, w takim komisie, w którym możemy kupić rzeczy z tak zwanych wystawek. Zamarzyłam sobie jakiś czas temu coś, w czym mogłabym trzymać pędzle oraz inne kosmetyki i podczas swoich pierwszych zakupów właśnie w takim komisie znalazłam od razu taki właśnie pojemnik na pędzle, który wygląda w ten sposób, jest z białego koloru, wygląda jak taka najzwyklejsza osłonka na doniczkę. Teraz Wam pokażę, jak te pędzle w ogóle wyglądają właśnie w tej osłonce. Wyglądają w ten sposób, bardzo ładnie prezentują się na toaletce i powiem Wam szczerze, że to jest taka osłonka, to jest takie naczynie do pędzli, które naprawdę sobie wymarzyłam i dosłownie kosztowało grosze, ale za momencik ocenię, ponieważ jak kupowałam właśnie ten pojemnik na pędzle, to kupiłam też takie zielone naczynie, które stoi u mnie już bardzo długo, ponieważ ja nie wiem, nie mam jakby szczerze mówiąc zastosowania na to naczynie, stąd też duża prośba do Was, jakbyście mogli mi napisać pod filmikiem, do czego mogłabym właśnie wykorzystać takie zielone, w takiej zieleni butelkowej naczynie, w takim dużym otworze. Za te dwa naczynia, za te zielone i za tą osłonkę na pędzle zapłaciłam 10 zł, więc naprawdę niedużo, a wydawało mi się, że to jest bardzo fajna okazja, żeby właśnie kupić coś takiego, tylko tak jak powiedziałam, do dnia dzisiejszego nie mam pomysłu na zastosowanie go. Kolejna rzecz, którą kupiłam w komisie, to jest, nie wiem, coś, w czym ja trzymam tusze i różnego rodzaju błyszczyki. Wygląda w ten sposób, z takimi delikatnymi pęknięciami jest i to kosztowało, słuchajcie, 5 zł. I ostatnia rzecz z komisu jest to nic innego jak wazon. Bardzo ładny wazon. Ten wazon kosztował mnie chyba 15 czy 18 zł, ale to jest kolejna rzecz, którą sobie wymarzyłam właśnie, żeby wyglądała właśnie w ten sposób. Stąd też zdecydowałam się na jego zakup. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, ale już nie jest z komisu, a jest z Pepco. Kupiłam to na przecenie. Wcześniej to kosztowało 24,99, a ja zapłaciłam za to 3 zł. Zobaczcie. I wygląda to w ten sposób, że tu jest takie serduszko na takiej bardzo długiej nodze i kończy się taką podstawką. Wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby to było pomalowane na biało, ale powiem szczerze, nie mam jakby pomysłu, tak samo jak z tym zielonym naczyniem, gdzie mogłabym to postawić, więc tutaj też kolejna prośba do Was, żebyście napisali mi, gdzie mogłabym właśnie takie serce na takiej bardzo długiej nodze z taką podstawką tutaj postawić. Kochani, jeśli chodzi o moje zakupy, to byłoby wszystko. Napiszcie mi koniecznie, czy Wy korzystacie z takich miejsc właśnie jak komisy i kupujecie jakieś rzeczy w tych komisach. Ja powiem szczerze, że ja lubię komisy ze względu na to, że można tam kupić coś, co jest naprawdę unikatowe. I tak jak powiedziałam, w moim przypadku ja znalazłam coś, o czym marzyłam już od dosyć dawna. Po prostu tak sobie, jak sobie to wymarzyłam, tak to znalazłam i dosłownie zapłaciłam za to grosze. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.